Witajcie, ja jestem Darkness i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku Versusu Piratów, więc jeżeli chcecie więcej odcinków Versusu Piratów, zostawcie koniecznie łapkę w górę, link do poprzednich odcinków macie w playliście, które znajduje się w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Także dzisiaj jestem ze Smurfem. Siema. I dzisiaj zobaczymy, kto jest lepszym piratem. Najpierw zagramy sobie standardowo z bossem, czyli my kontra boss. Z bossem? Tak, z bossem. Kto to jest? No będziemy z nim walczyć, ale o tym się zaraz przekonasz. Set sail, dobra, tu, spectate, kliknij tutaj join. Kliknij join, musisz się napić. Aha, bo ty kliknąłeś, co ty robisz? Nie wiem. Co ty robisz, Smurfik, naprawdę, szkoda gadać. Ja się tutaj wybieram mapę, a może, weźmiemy sobie skały i tutaj zawalczymy z bossem, na skałach może będzie fajniej. Albo tu, dobra. A to nie, dobra, to się już nad tym nie przejmuj. Gdzie tu się zaczyna gra? Set sail. O, proszę bardzo, zaczynamy grę. I mamy za cel, Smurfik. Gdzie ty jesteś? Aha, jesteś. Gdzieś jestem, tu. Najpierw budujemy statek. Statek? Budujemy statek jakiś. Ale taki, kurde, w miarę... Po pierwsze musi być mocny. Razem, no. Po pierwsze musi być mocny, a po drugie musi być też... Bardzo ten, użyteczny, w sensie praktyczny chciałem powiedzieć. Praktyczny, dobra, spoko. Nieważne. Użyteczny, to żebym walnął. Użyteczny. Ja sobie tutaj to, jeszcze dodam kolejne pięterko, bo im więcej pięter, tym lepiej. Smurfik jeszcze nie wie, ale ja wiem, co tu się będzie kroić. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co tu chodzi, więc no. No tak, to jest, jak się nie ogląda filmów najnowszych, no, ale no to ci postaram się wybaczyć w sumie. Nie wiem, co ty tam robisz z drugiej strony, czy niszczyć to, czy zostawić? Aha, robisz takie coś. No dobra, no w sumie, no niech będzie. Kolejna sprawa. Jaka? Czyli działka. Działka? Działa. Tu będzie jedno, tu będzie drugie. Tu będzie trzecie. A tu będą dwa. Dobra. Tutaj będzie siedzonko i daj ster przed to siedzonko. Ster, dobra. A tutaj gdzieś będziemy... Tutaj postaw skrzynkę. Dobra. Masz jeszcze może żelazo? Tak, żelazo mam. No to weź to... Trzeba obudować, albo dobra, czy ja to już to obuduję, jak ty nie potrafisz, żeby tego zrobić, Smurfik, dobra? Pyk. Zrobione pięknie, ładnie, wszystko jest. Ja to masz zrobię. Ej, w sumie... A czemu te siedzące postawiłeś za mną? Czy ty nie mam pojęcia. Nie wiem, wydajesz się niebezpieczny. Ja ci lepiej odstawię gdzieś tutaj z tyłu, żebyś gdzieś tu siadł, albo z boku, lepiej będzie o wiele. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, mam 77 sekund. A, to więc coś jeszcze można dobudować. Tylko myślę... Myślę co? No, jak mamy tyle żelaza, to w sumie co by się przydało zrobić? Ja jeszcze mam działka. Działka? Aha, no to je też jakoś można porozstawiać. Dobra. Daj tutaj z boku, po bokach tutaj, gdzie ja to zbudowałem. O nie, teraz będę musiał to... A dobra, to kill-offem idzie w sumie spoko. Okej. Daj tutaj ten, tu z prawej jedno działko i tu na odwrót, w sensie nie z prawej, nie z lewej. Dobra. Dobra. No i nie no, ten statek, powiem ci, on wygląda naprawdę niebezpiecznie. On wygląda tak, jakby właśnie przyjechał zgładzić tego zielonego jaszczura. Niebezpieczny statek, ojej. Jeszcze nam trochę czasu zostało, więc nie wiem, może tutaj porobię jakieś takie ten... Aha, to nie mogę zamurować, bo do działka musi być dostęp. A tu? Nie ma dostępu. Wiesz co, w miarę jest. Będziesz mógł klikając na tym to aktywować. A, dobra. No, powiedzmy, że tyle. Tyle powinno starczyć ewentualnie, tak? Ej, nie, ten statek, kurde, patrz jak on groźnie wygląda. Tylko nie starczy teraz tego statku. Bo już... Dobra, uwaga. Chodź, bo już się woda zrobiła. Chodź teraz tutaj. Ja się dam za ster, ty jesteś tam na jakieś tylnie siedzonko. Co teraz? Co się dzieje? No i teraz ogólnie... O nie! O nie tutaj! A? Nie tutaj! Dobra, nieważne. Okej. Dobrze. I teraz musimy użyć tego jaszczura, ale ten maszt mi z drugiej strony zasłania tutaj wszystko, więc jednak nie jest taki fajny, jak myślałem. Nie. Ale jakbyś sobie dam radę, Smurfik, spokojnie. Ogólnie strzela się tak, że masz cannonballa, czy nie masz? Mam. Do cannonballem podchodzisz i klikasz w armatę i wtedy ona strzela w tym kierunku, w którym jest ustawiona. Dobra.
Więc będziesz musiał tutaj w miarę... Tam coś jest. Gdzie coś jest? O tam, tam. Tam na lewo? Jakieś takie partykle czy coś. Aha, tak, bo są tutaj te rzeczy do zbierania. Nie wiem, czy ja mogę po tym lodzie przepłynąć, czy nie, no zobaczymy. Coś o, nie mogę. Wypłynie. Dobra. To dawaj, stary, trzeba tak, ten trójząb najpierw dobra. Zebrać. O, Players co? One, wygraliśmy. Co? Nie, tak. Nie wiem, czemu wygraliśmy totalnie. Coś się musiało stać. No dobra, no to w takim razie jak rozgrywka zaliczona, już wyszła się gra, no to teraz możemy zacząć swoją normalną grę. Dobra. I zaczynamy. I zaczniemy sobie na tej samej mapie. A ja mam tutaj to tak rozładowane, dobra. A i teraz jesteśmy tego, przeciwko sobie, przeciwko sobie, tak? Sobie, no, więc zbuduj sobie lepiej dobry statek Smurfik, bo nie wiem, czy wiesz, na co mnie stać. A jeżeli dobra, nie dobra. Wiesz, ja to się przekonasz. Praktyczny, a nie ładny statek. Aha, praktyczny, a nie ładny. No dobra, no jak już mnie straszysz takimi tekstami tutaj, kurde, no to liczę, że tak będzie. Dobra. Że cię nie rozwalę od razu. Zobaczymy. To by było przykre w sumie. Dobra, tutaj jest wszystko fajnie zrobione. Tutaj też to dobra. Jest obudowane. A, i nie będzie tak. A tutaj już to tym wypełnimy. easy, powiem tyle. Easy? Myślisz, tak. Że easy? Myślę, że może nie. Zaraz zresztą sam się przekonasz o tym, że lepszego gracza ode mnie na tym trybie to niestety nie ma. Czy Julka z tobą wygrała, czy nie? Julka? Stary, pytasz o coś oczywistego. Wygrała? Jasne, że nie. Jak Julka by mogła ze mną wygrać? Przecież ona ledwo w ogóle za myszkę łapie. Oj, no tutaj trzeba będzie to tak zrobić. No ten mój sobie będzie trochę wymyślny. No ale też będzie w miarę praktyko, kurde. Praktyko, elektryko. Dobra. Tutaj. Raz, dwa. O nie. Dobra, to trzeba zniszczyć. Raz. O nie, znowu. Raz, dwa. O, coś takiego, nie? Okej, kozak. A te skarby to, że musimy. Ty tam tak wziąć, specjalnie tak? Tylko mówisz, żeby się trochę pochwalić. Tak naprawdę nie masz się pewnie chwalić, tylko tak mówisz, żeby mi sobie. Zobaczymy. O, tak sobie dam cannonballa. A tutaj sobie dam tak do tyłu te działka. Tylko gdzie ja je dałem, bo ja bym cię w miarę. Aha. No, jak dla mnie to jest naprawdę tutaj fantastyczne. A ten skarb to czy musisz go zdobyć czy coś, czy. Ten skarb trzeba po prostu zniszczyć, on musi wpaść do wody. A dobra. A to tak więc to nie dam. Musisz w miarę a o niego dbać. A jak ten skarb zniszczysz cannonballem, to? Nie da się. Da się tylko bloki wokół niego niszczyć. A dobra. No, ja tutaj mam dobudowane, super, świetnie. No nie no, mój statek wygląda całkiem fajnie. Tutaj, nie wiem, czy widzowie wiecie, po co ja robię tą tej część, ale jeżeli nie, no to się przekonacie za jakiś czas. Ale jestem genialny, co ja wymyśliłem? No, jestem ciekaw, co wymyśliłeś. Na pewno nic nowego. To ci na pewno zapewnię, że nic nowego nie wymyśliłeś raczej. Na pewno? Chociaż nie wiem, no ta seria nie jest wcale jakoś mega długo, więc możliwe, że trochę powiewu świeżości do niej wprowadzisz. No. Ej, nie, ten statek bardzo dziwnie wygląda. Jest mega dziwny. Tak to zrobię. Dobra. Tutaj tak poobtaczam, żeby było w miarę bezpiecznie, jeszcze żeby nie wypaść. Oho, dobra. Ja jestem gotowy, nie wiem jak ty, Smurfik, ja ale też. Wydaje mi się, że no, ze mną za dużo szans to ty nie masz, więc ewentualnie jakąś wymówkę sobie tam szykuj. Dobrze, znajdę jakąś wymówkę, na spokojnie. Dobra, no to zaczynamy rejs. Aha, dobra, teraz tak. Tylko ja nie wiem, gdzie ja jestem, bo z tej części mapy jeszcze nigdy nie byłem. Ale nie powinno być jakoś źle, bo mapy nie są ogromne. Ale ta jest wymagająca. Wymagająca, mówisz? Tak, wymaga dużo od sterowania statkiem. O nie. Dobra, jest git. Tutaj. Oho. O, tego szukałem. Właśnie ja też znalazłem aż dwie strzały. A jak tego, używać tego? Co używać? Że te strzały czy coś to tutaj... po to coś jest, czy że, jak to powiedzieć, że to do statku jest, czy nie, do łuku są te strzały. A, dobra, okej. O nie, ale tu jest wąsko, ja stąd nie wypłynę, teraz muszę na wstecznym. Nie w tą stronę! O, dobra. Aha, coś chyba muszę, będę tak musiał obrócić, no dobra. Tak, na szybko. Okej, ja jakoś jadę. Jadę, chyba płynę, Smurfik, co?
O nie! Co? To się rozwala! Aha! No, to się rozwala! Uważaj na to! A ja nie wiem, to... Dobra. Rozwaliło ci skrzynkę! Nie możesz już respić! O nie! O nie, a to... Ja to nie wiem, jak to przepłynąć w ogóle. A o nie! O nie! Ajajajajaj! O nie! Ja się zaraz rozwalę sam na tej mapie! O nie! Jak jest to sterowanie? Wiem! Próbuję jakoś wypłynąć z tego lodu! Ale to trudne! Dobra. Może tamtędy popłynę, bo ja się tutaj nie wiem, w jakich korytarze w ogóle waliłem. Dobra, opłynę tą mapę, będzie najłatwiej. Chodź, Smurfik, spotkamy się na rówieżach. Tak, to rówieżach, jest takie, ja chciałem na dachu skrzynkę ustawić, co nie? Ja, no nie, to jest w sumie dobry sposób, ja też tak robiłem, tylko widocznie zrobiłeś coś źle. W sensie słaba była twoja konstrukcja pewnie. Dobra, ja tutaj muszę tylko ten harpun. O. Dobra, nie wiem po co mi to jeszcze, ale na pewno jakieś zastosowanie się do tego znajdzie. I teraz muszę płynąć tam, tak? Dobra. Chyba tam jest jedyne wyjście. A! Nie zabij się, Smurfik, bo to będzie naprawdę lamerstwo z twojej strony. Mam tylko dwa kanony. Kanony. Stary, pocieszę cię, ja mam trzy. A! Ale za to mam więcej kul pewnie niż ty. Mam trzy. No, to mam więcej. Ale nie, dobra, najważniejsze jest to, że jest ten sprzęt. Aha, tak się da strzelać, dobra. Dobra. Ej, jestem ale... chyba na twoim respie, z tego co widzę. Nie, nie jesteś na moim respie, bo jestem teraz na swoim respie, bo krążyłem w kółko trochę. Dobra. Tam coś... O! Elo! Elo? Elo, Smurfik! Chodź tu! Ale nie filar, tylko do mnie! Czemu ty przede mną uciekasz? Czy to jakaś taktyka, czy co? No. Dobrze. O nie. Halo. Mayday. O nie. O, dorwałem cię. Nice, jest dobrze. Ała. O. Nie trafiłem cię. O nie, znowu. Dobra, no to chyba czas przejść do desantu w takim razie. Chociaż nie wiem, czy mi się to opłaca. Zaraz, czemu ty się, Smurfik, zbagowałeś? Czy ty mnie bijesz, a cię nie widzę? Tak. Ej, co jest? Nie widzę cię! Smurfik! To oszustwo! Aha, bo ty masz jakąś miksturę, tak? Nie wiem, chyba tak. Smurfik! Nie możesz tak! Bezprawnie! Co jest? Okej. Okay. O! Trzymaj się, tu nie widzę. Co jest? Jest! Ja cię, Smurfik, nie widzę. Ty, dla mnie twój model tutaj stoi. Coś się zbagowało ewidentnie. Ja już ci rozwaliłem skarb. Wiem, no, a ty też nie masz skarbu. Teraz musisz tylko mnie rozwalić, kozaku. Tylko pytanie, gdzie ty... Aha, ty gdzieś tutaj jesteś. Nie widzę cię! O! Gdzie ty jesteś? Chyba, że zniszczę ci cały statek. No nie, myślę, że to tak nie działa. To musisz mnie zabić raczej. Co się dzieje? Czekaj, gdzie ty jesteś, Smurfik? Ja dzisiaj widziałem, jak strzelałeś. A cię nie bije? Nie. No to zrobimy w takim razie last man standing. Dobra. Zobaczymy, kto ostatni przeżyje w takim razie. Widzisz, że się statek rozwala, czy nie? Tak, mój się rozwala, a twój? No twój się rozwala, bo ja ci rozwalam. O ty! Jak się rozwala? No normalnie, no mieczem. Dobra. A, szybko! O kurcze! O nie! Co?! Ale to było oszukane. Gdzie ja się w ogóle zrespiłem? Co się stało z tą mapą? Co to? I wiesz, pan Hirson widzi sobie. 1.13. 1.13.2 to jest. No tak, no ale to jest mapa z Realms, więc nie wiem, o co chodzi. No ale dobra. No to więc w takim razie
To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Chcecie zobaczyć poprzednie, bardziej wypalone odcinki z tej mapy. Przypominam, co mówiłem. Easy. No to wbijajcie do playlisty, która jest w karcie w prawym górnym ekranu. Trzymajcie się, na razie, no i pa, pa!